Proszę, to jest, chciałem powiedzieć, ryb. Ryb w co? Ewgenioszu! Ryb. Pan starszy jest znowu nie w formie. Ewgenioszu, jeśli zasiadasz z nami, to powinieneś wiedzieć, jak się zachować. Ryb w co? Pytam. No, po prostu ryb. O Boże, znowu się zaczerwienił. No to może ryb w flip? Nonsens. Panietku, niech mi pan to odpowie. Chętnie, ale do ryb to jest trudno zrymować. Ja bym zaproponował jako brzdęk, a on mi pęk. Doskonale, ale za pozwoleniem. Co to znaczy? Kto pęk? No to tak się mówi. Nie grymasz. Pan nie wie, co robi. Jako brzdęk, a on mi pęk. No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Pan starszy jest bardzo wstydliwy. Dziękuję, panie Egiu, kochany. Ja nie wiem, co myśmy zrobili. Pana drobiazg. To ja już sobie pójdę. No, co pan przyszło do głowy? Teraz, kiedy jesteśmy w środku partii? Dzień dobry. A, to ty? To ja. Co tu się dzieje? No kto co? Gramy sobie w karty. To widzę, ale z kim? Jak to z kim? Wuja Eugeniusza nie poznajesz? Ja nie pytam o wuja Eugeniusza. Z wujem policzymy się później. Kim jest ten osobnik? No to na mnie czas, są i rączki, pani dobrodziejki. Edek, nie odprosz. Wam? Prosimy panią szanowną, żebyśmy dzisiaj nie trafili. To ona, to wszystko przez nią, ja nie chciałem. On powiedziałem. Rady już. Idę, idę. A proszę. Tyle razy prosiłem, żeby mi tego więcej nie było. Nie, nie. A właśnie, że tak i to natychmiast. Czego ty chcesz ode mnie? Babcia dobrze wie, pan. Arturku, miałbyś choć trochę litości dla własnej babci. A wujcio też się odzywa? No ja się nie odzywam, tylko mówię, że nawet jeśli Eugenia troszkę się zapomniała... To ja jej przypomnę. I wujciowi też przypomnę. Litość? Kto mówi o litości? A czy wy macie dla mnie litość? Czy ona nie rozumie? Ale przy okazji wujciowi też się coś należy. Dlaczego wujcio nie przy pracy? Dlaczego wujcio nie pisze pamiętników? Pisałem trochę dzisiaj rano, potem oni przyszli do mnie do pokoju. Eugeniuszu, zdrajca! Dajcie mi wszyscy święty spokój! Niemniej wujcio też zostanie ukarany. Siedzieć, póki nie zwolnię. Dobrze, tak. Babci też nie ujdzie na cukro. Na katafal! Znowu! Nie widzę! Ani słowa! Dziękuję ci, Judaszu! I tak ci karta nie szła! Nawet. To cię odrzuci tej potwornej lekkomyślności. Zapałki. Ktoś ma zapałki? Arturze, ja cię proszę przynajmniej we świecie. Cicho, bo ukażę. A ja mam! Ha! Pierwszy szedł obraz. Co on tam ogląda? Leżeć. Podręcznik z anatomii szczegółowej. Uniwersyteckie wydanie. Też sobie znalazł. Pan Artur studiuje medycynę? Czeszcza na trzy fakultety, razem z filozofią. Aż z filozofią? Też ma coś w tym rodzaju. Skąd? Filozofia jest bez ilustracji. Szkoda! Chętnie by sobie pooglądał. Pokaż! Leżeć! Pomyśleć, że jesteś nas wszystkich najmłodszy. Dlaczego nie poszedłeś do klasztoru? Babciu, dlaczego ty mnie nie chcesz zrozumieć? Tak! Ja też się o to pytam. Dlaczego ty go nie chcesz zrozumieć, Eugenio? Nie mogę, że ci tak już świeci. Dzień dobry, mamo. Co to? Babcia znowu na katafalku. Dobrze, byś przyszła. Sama idziesz, co on wyprawia. Ja wyprawiam? Musiałem babcię ukarać. On mnie wychowuje. Babcia przekracza granice. Jakie granice? Już ona wie, o co chodzi. Ale po co zaraz na katafal? Niech pomyśli o przyszłości. Niech poleży, niech się opamięta. Ach, Edek. Cześć. Jak to? To wy się znacie? Teraz się zacznie. Edzia, wszyscy znają. Co w tym dziwnego? Nie, ja oszaleję. Wracam do domu. Zostaje jakiś podejrzany osobnik. Rozprzężenie, chaos, dwuznaczne stosunki i okazuje się, że mama też. Skąd
dokąd się to bierze, do czego to wszystko prowadzi. Może byś coś zjadł? Nie chcę jeść. Ja chcę zapanować nad sytuacją. Ja... sypiam z Edkiem. Od czasu do czasu! Prawda, Edek? A, tak, tak, tak. O! Wszystko w porządku! Co? Co mama powiedziała? Nie chcę ci tego zjedzenia. Co prawda, powiedziała to trochę za mocno. Arturze, mogę już to zdjąć? Arturze! Arturze, pyta, czy mogę już to zdjąć z głowy? Niech wujcio sobie zdejmie. Teraz i tak wszystko jest. Dziękuję ci. Coś tak posmutniał, Arturku. Ależ twardo. Ja rozumiem, że ta historia z mamą zrobiła na tobie wrażenie. Ja rozumiem. Jestem nie dzisiejszy. Edek nie jest taki zły. Ma dobre serce. Choć nie wygląda bardzo inteligentnie. Między nami mówiąc, to debil! No, Arturku, trzeba brać życie, jakie ono jest. Albo i nie. Co zamierzasz zrobić z Edkiem? Będę z tobą szczery. To wredna postać. I paznokcie mam trudne i w ogóle ciężkie, co? Jestem przekonany, że oszukuję w kartach. Siądzie przy jedzeniu, żądzie się tutaj jak u siebie. Gdyby nie Genia, nie podawałbym mu ręki. Czy ty wiesz, co on zrobił wczoraj? Przychodzę do Geni i powiada: słuchaj, siostrzyczko, ja rozumiem, że Edek nie myje zębów, ale jeżeli już używa mojej szczoteczki, to niech używa jej do bycia zębów, a nie do czyszczenia butów. A on na to: zęby mam zdrowe, jak gryzę, to odgryzę, a buty mi się kurzą. Wyrzucił mnie za drzwi. Słuchaj, ja nie chcę ci niczego sugerować, ale ja na twoim miejscu zrobiłbym z nim porządek. Żeby go tak wrzucić ze schodów, co? Nie wiem, serio. No to może by go chociaż po pysku. Zagadnienie nie na tym polega. Ale po pysku nie zaszkodzi. Zresztą powiem, żeby się przygotował. Pan Edek to bardzo prosty, bardzo porządny człowiek. W życiu nie widziałem prostszego. Co mówię? Nie wiem, nie reaguję. A co ty tam szepczesz, Dołcha? Nic. Opowiadam mu o życiu pszczół. Śniadanie gotowe. Dziękuję, mamo. Niechże mama już zejdzie. Wygląda mama jak z Edgara po... Czego? Jak na katafalku i w ogóle tak staroświecka. A on? On teraz je. Nie będzie się wtrącał. Artur, mogę zejść? Wszystko jedno. Gorzkie! Nie ma cukru. Zjadłem geniusz. O, przepraszam! Zjadłem tylko gen. Cukier zjadł Edek! Kto dziś wygrał? Edek! Pan Edward ma nadprzyrodzone szczęście! Edek? Oszukujesz? Ja? Skąd? No to dziwne. Dałeś mi słowo, że dzisiaj przegrasz. Potrzebuję pieniędzy na dom. Taki pech. Poczułem, że pachnie tutaj kawa. Czołem, Edek. Miałeś dzisiaj spać do południa? Po południu łóżko będzie zajęte. Nie mogę. Mam dzisiaj nowy pomysł. Kto tu pije kawę? A, to ty, Artur. Muszę się ojciec chociaż pozapina. No dlaczego? Jak to dlaczego? Co to ma znaczyć dlaczego? No właśnie dlaczego? Takie proste pytanie, a nie potrafisz na nie odpowiedzieć. Bo nie wypada? No widzisz, twoja odpowiedź nic nie znaczy. Nie wytrzymuje analizy intelektualnej. Jest zwykłą odpowiedzią konwencjonalną. Czy to nie wystarcza? Nie dla mnie. Jestem człowiekiem myślącym głębiej. Na litość boską, to nie możesz teraz zapiąć, a potem porozmawiamy? Byłoby to odwróceniem procesu myślowego. Skutek poprzeciłby przyczynę. Człowiek nie powinien żyć bezmyślnie na zasadzie mechanicznych odruchów. Więc ojciec nie zabierz od razu. Nie. Zresztą nic z tego, mój drogi. Brakuje guzików. No tak. Powinien się domyślić. Czy ktoś wreszcie usunie stąd to pudło? A po co? Normalnie nie mam nic przeciwko niemu. Nawet powiedziałbym, z boka za rzeczywistość pobudza wyobraźnię. Ale ta wnęka przydałaby mi się do eksperymentu. Masz dosyć miejsca gdzie indziej. Ja też bym wolała, żebyście go stąd wynieśli. A to nie wiem.
panuje bezwład, entropia i anarchia. Kiedy mamy szereg? 10 lat temu. I nikt nie pomyślał od tego czasu, żeby usunąć katafalk. Nie, to nie do pojęcia. Dobrze, żeście usunęli chociaż dziadka. Dziadka nie dało się dłużej trzymać. Chodzi mi o szczegóły, ale o zasadę. Do prawdy. Co to mówić o zasadach? Urodziłem się 25 lat temu i do tej pory mój wózek dziecinny stoi tutaj. Dlaczego nie na strychu? To? Suknia ślubna mojej ciotki. Dlaczego nie w szafie? Dlaczego? Takie proste pytania nie potrafię. Daj duzy wuja Eugeniusza. Dlaczego one wciąż tutaj? Jeżeli ostatni koń, na którym jeździł wuj Eugeniusz, zdech bezpotomnie 40 lat temu. Żadnego potomnia. Żadnej zgodności z dniem bieżącym. Żadnej skromności ani inicjatywy. Tutaj nie można odpychać, chodzić, żyć. Edziu, jak ty pięknie pijesz. Mój drogi, tradycja mnie nie obchodzi. Twój bunt jest śmieszny. Sam widzisz, że nie przywiązujemy żadnej wagi do tych pomników przeszłości, do tych nawarstwień naszej rodzinnej kultury. Od tak to wszystko tutaj leży. Żyjemy swobodnie. Ach nie, ojciec mnie zupełnie nie rozumie. Nie o to chodzi, nie o to. Co to? Co to? Co to? Co to? Co? Jola! Dola? Pola! Ola! Ala! Ach, Ala jest u nas dzisiaj od 6 rano, zapomniałam wam powiedzieć. Świetnie się składa, Alu, zapraszamy cię na eksperyment. Dlaczego nic nie mówiliście? Gdybym wiedział, nie pozwoliłbym na te hałasy. Edek, pod ścianę! Czy dobrze spałaś? Tak sobie. A długo zostaniesz u nas? Nie wiem. Powiedziałam mamie, że może już nie wrócę. A ona co na to? Nic. Nie było jej wtedy w domu. Nic, jak mogłaś mi to powiedzieć? No to może nie powiedziałam. Zapomniałaś. Bo to było dawno. Chcesz śniadanie? Ach, prawda. Kawy już nie ma. Pozwolisz, że usiądę obok. Ależ proszę cię bardzo. Ładnie wyglądasz. Z czego się śmiejesz? Ja? Zdawało ci się... Przecież się śmiałaś. Nie kłóć się ze mną! Ja do której nie przyjdę! Cię uzdrowuj się. Tak nas przestraszyłaś. Myślałem dość często o tobie. Dalej. Często wyobrażałem sobie, że cię spotykam. Dalej. Że siadamy obok siebie. Dalej. Rozmawiamy. Dalej. O różnych sprawach. Dalej, dalej! Wyjdź! O co ci chodzi? Czego ty właściwie chcesz? Wszyscy mnie o to pytają. Dobrze. Wcale nie muszę. Proszę zajmować miejsca! Proszę zajmować miejsca! Eksperyment teatralny. To mania mojego ojca. Proszę państwa, proszę się skupić. Oto bohaterowie naszego dramatu. Adam i Ewa Frank. To już było! Kiedy? Na początku świata! Ach, nie szkodzi, było w starej wersji. Ja opracowałem nową. A wąż! Cicho! Węża mamy w domyśle. Wszyscy znamy tę historię. Uwaga, zaczynamy. Więc jestem w raju i jestem Adamem. Ten status otwiera wszelkie możliwości. Oto z mojej kości powstała Ewa. A co z niej powstanie? Olo się jest odpowiedzią na każde moje pytanie. Adam był pierwszy, lecz nie był nim wcale, póki mnie nie było.
Teraz chodzi dumny, czy nie rozumie choć tak rozumny, że tylko nie być można doskonale. Gdy świeci słońce, gdzie idą ciemności, o losie! Ha, co? Udało się! To minuta, ty nas przestraszyłeś! Eksperyment powinien wstrząsnąć, to moja pierwsza zasada. Jeżeli tylko o to ci chodziło, to rzeczywiście ci się udało! Serce mi bije! Jak to zrobiłeś, Stomilu? Spaliłem stopki i strzeliłem z rewolweru. Nadzwyczajne! Co w tym nadzwyczajnego? Nie rozumiesz? Ani trochę! Nie zwracaj na niego uwagi, Stomilu. Eugeniusz zawsze był tępy. A ty, Eugenio? Pytam, czy mama zrozumiała eksperyment! Co? Mama ogłuchła od eksperymentu. Wcale się nie dziwię. Wytłumaczę ci. Poprzez działanie bezpośrednie wytwarzamy jedność momentu akcji percepcji, jasne? No co? Jak to co? Co to ma wspólnego z Adamem i Ewą? Chodzi o fenomen teatralny, dynamika faktu sensualnego. Czy to na ciebie nie działa? Prawdę mówiąc, nie bardzo. Nie, nie. Ja już nie mam siły. Thank you.